Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie testujemy piękne czerwone E36, ale niestety lekko upośledzone. A upośledzone jest dlatego, że ktoś mu obciął bagażnik. Wóz dostaliśmy od Maćka, to już jest czwarty samochód z Maćka stajni. I jest to jego weekendowa zabawka do wypadów na tor, więc dzisiaj będzie trochę technicznych ciekawostek. Auto wyjechało z fabryki jako 323 Ti z roku 99. I Maciek przerobił je wedle własnego uznania. Zacznijmy może od zewnątrz. Auto jest wyposażone w pakiet GTR od Mikinki i jest cały laminatowy, żeby było lżej. Maska laminat, zderzak laminat, błotniki przednie laminat, drzwi laminatowe, nadkola z przodu i z tyłu, to wiadomo. Zderzak tylny laminatowy i klapa laminatowa. No i oczywiście wszystkie szyby oprócz czołowej są poliwęglanowe. Zderzak przedni wyposażony w zapinki tutaj i tutaj. Domyślam się, że po to, żeby łatwiej było wjechać na lawetę. Szyby boczne wyposażone w okienka, które tak praktycznie nic nie dają. To mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Byłem na myjni, dlatego jest zaparowane. Klapa tylna również wyposażona w zapinki. A na tylnej klapie mamy lotkę. Wydaje mi się, że nazywa się to ducktail. Z tylnego zderzaka wystaje jeszcze ucho holownicze, a z przodu mamy miejsce na wkręcenie oryginalnego ucha holowniczego. Jeśli chodzi o felgi, są to 17 w rozmiarze 8,5 cala i ET15. Bardzo dobre felgi, bardzo lekkie. Jeśli dobrze pamiętam, to około 8 kg sztuka. Opony to wszystkie 4, 235, 40, 17. No i wszystkie cztery felgi są takiej samej szerokości. No i żeby to nie wyglądało jak na dojazdówkach, to dołożone są wielkie dystanse. Tak na oko 30, a z tyłu? Z tyłu też, mniej więcej chyba to samo. Hamulce wyglądają na seryjne. Z tyłu tarcza jest nowiutka. I klocek Mintex. Widzę stąd, też nowiutki. Z przodu też hamulce są seryjne na jednotłokowym monobloku żeliwnym. Z przodu też są klocki Mintex i Maciek mówił, że te hamulce mają trzy imprezy. No i w sumie ta tarcza, oprócz tego, że tutaj widać trochę na niej pracę, to jest nowiutka, nie zardzewiała. Ale zobaczcie, z tyłu po trzech imprezach na tarczy są jeszcze fabryczne rowki. Tak jakby tył w ogóle nie hamował. Coś czuję, że jakiś korektor siły hamowania by się tutaj przydało dołożyć. Tak jakby przód hamował na maksa, a tył no może tam na samym dole minimalnie. Ale no to jest nowa tarcza, tak jakby w ogóle nie była używana. Dodatkowo jeszcze przewody elastyczne są w stalowym oplocie. I Maciek mówi, że te hamulce starczają. A starczają pewnie dlatego, że tutaj mamy łapacze powietrza i rurkę, która jest doprowadzona aż do zwrotnicy. I ze swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to bardzo pomaga na chłodzenie hamulców. Non-stop mamy chłodzone hamulce. Czy koła są na wprost, czy są skręcone. Rurka, która dochodzi do chłodnicy, skręca się razem ze zwrotnicą i hamulce są chłodzone cały czas. Ideałem by było jeszcze zamienić te zaciski na aluminiowe, wtedy jeszcze szybciej odprowadzałyby ciepło, ale przy masie 1090 kg widocznie ten zestaw jest wystarczający. Koła są na szpilkach zamiast śrub, na przedłużonych szpilkach, żeby weszły dystanse, no ale ja mam z tym złe doświadczenie, zobaczcie jak wyglądają aftermarketowe szpilki. Są po prostu pordzewiałe. Też miałem kiedyś szpilki, ale to miałem jak driftowaliśmy, bo wtedy łatwiej jest zmienić koło, bo po prostu koło nie spada z piasty. Ale od momentu, w którym zacząłem się ścigać, w związku z tym, że jest mało zmian kół na jednej imprezie, praktycznie tylko jedna, to przerzuciłem się na dystanse przykręcane do piasty i na zwykłe, oryginalne śruby. Jeśli chodzi o zawieszenie, to auto stoi na amortyzatorach ISC, tak naprawdę jest to gwint z regulacją wysokości i twardości. Tylna belka FTWL z możliwością ustawiania zbieżności oraz kąta pochylenia koła. Całe zawieszenie jest na poliuretanach. Z przodu i z tyłu mamy stabilizatory HR-a, niebieskie, grube. Widać jeszcze, że jest X-Brace po środku, pod silnikiem. Bardzo dobrze, usztywnia nadwozie. A pod maską mamy rozpórkę firmy
Swagier. A z tyłu rozpórką kielichów jest element klatki. Akumulator mamy z tyłu, ale chyba w 3-2-3 Ti. To było w oryginale, jak dobrze pamiętam. Układ wydechowy to kolektory sportowe, owinięte bandażami. Układ jest na dwóch tłumikach. Z tyłu mamy niezły komin. Jak na 225 koni, bo tyle ma ten samochód. A tutaj w 800-konnym wygląda troszeczkę biedniej. Maciek wozi, widzę, taką specjalną rurkę. Ona zapewne służy do podtrzymywania maski. Bo niestety nie uświadczymy tutaj teleskopów maski. Zgadza się. Trzyma się idealnie. Silnik to M52B25 z kolektorem dolotowym od M50. Wałek ssący M54B30. Widzę tutaj elektroniczną przepustnicę. No i filtr stożkowy, bardzo fajnie odseparowany, z uszczelką na górze i dolotem w lampie. Sterownik silnika to MS43 z nową wiązką i zgadza się, widać tutaj ładne przewody w oplocie. No i jeszcze jest duża przepustnica, którą zauważyliśmy już wcześniej. Dodatkowo są jeszcze wydajniejsze wtryski z 3.2.8 oraz jest usunięta odma. Tutaj jest chyba oil catch tank na dole. Wszystkie strojenia były zrobione na seryjnym sterowniku i są zrobione w trybie Alfa N. Jest sterownik seryjny. Jest sterownik seryjny. Nie mamy przepływomierza, ani nie mamy sond. Wszystkie modyfikacje silnika oraz strojenie firma Race Mode. Za przeniesienie tych 225 koni na nawierzchnię odpowiada dyferencjał ze szperą zacieśniony na 40% na podwójnych płytkach. Widzę, że jest duży wentylator spal na całą chłodnicę. Czy mamy jakieś kierownice powietrza? Nie mamy żadnych kierownic powietrza, a powiem Wam, że to bardzo dużo daje, jak się odgrodzi chłodnicę, żeby powietrze jej nie omijało, tylko całe złapane tędy powietrze, żeby wpadało bezpośrednio na chłodnicę. To bardzo dużo daje. Dodatkowo jeszcze mamy zimniejszy termostat Mishimoto i skoro mamy elektroniczną przepustnicę, to musimy mieć też elektroniczny pedał gazu. Jest, który pochodzi z E46. Jeszcze nawet jest napis na nim. Jeszcze warto dodać, że jest sprawny ABS. Zajrzyjmy teraz do środka. Mamy klatkę bezpieczeństwa. Tutaj z wykrzyżem. Klatka jest robiona przez Trela Motorsport. Fotel Bimarco Futura z pasami RRS i kuwetę pod nogami. Drzwi leciutkie, laminatowe, ale tutaj jest jeden babol, bo to pękło. A pękło z takiego powodu, że jest zrobione to tak jakby z takiej pianki. Jak odbierałem auto od Marcina, to właśnie mówił ze swojego doświadczenia, że dużo lepiej jest robić te boczki z ABS-u, są dużo bardziej wytrzymalsze. Za fajerą widok jest taki. Brakuje prawego fotela, w sumie bardzo dobrze, bo to masa. Licznik oryginalny 3.2.3 Ti. Po lewej stronie mamy wpiętą kostkę Bluetooth w układ OBD. Prawdopodobnie można sobie błędy sprawdzać i tak dalej. Tutaj włączamy światła. Kierownica Momo Course z odsadzeniem delikatnym. Tutaj mamy seryjny sterownik. Tutaj powinna być nagrzewnica. Też jest wywalona, żeby było lekko. Przycisk od awaryjnych przeniesiony w to miejsce. No i shifter IRP. Taki shifter może kiedyś wyląduje u mnie. Bardzo mały skok. Patrzcie, jest na czwórce. Truja. Ledwo co, dosłownie, nie wiem, 5-7 cm. Piątka. No i oczywiście jak chcemy wrzucić wsteczny, to mamy blokadę, nie możemy. Tu jest przycisk. Dopiero jak go naciśniemy, to wtedy możemy wbić wsteka. Też bardzo fajne. Jeśli mam dołożyć swoje 3 grosze, to ja bym zrobił tutaj jakąś tasiemkę, powiedzmy gdzieś stąd, tutaj do boku albo tu, bo jak jest wiatr, to strasznie porywa te drzwi laminatowe i tak naprawdę one mogą się połamać któregoś razu, jak za mocno je wyrwie z ręki. Widzę, że na suficie Maciek też ma światełko.
ciekawe, na magnes. Bardzo fajna rzecz to jest ta naklejka tutaj. Jechałem tym samochodem przed chwilą i naprawdę u siebie też muszę coś takiego zrobić. Super. Jak w samochodzie nie ma daszków tutaj żadnych, to bardzo pomaga na słońce. Tak to wygląda z drugiej strony. Powinna ta tasiemka wystawać i być do zamykania drzwi. Ale tutaj niestety to trzeba wymienić ten boczek. Po środku mamy nóż do cięcia pasów oraz gniazda do zapalniczki. Przydają się jak jeździmy po torze na przykład i mamy telefon i na telefonie mamy Race Chrono na przykład, to dość szybko się rozładowuje, a tak to możemy go sobie cały czas ładować. Do Race Logica mam nadzieję nam się dzisiaj też przyda. Starczy w takim razie tego oglądania, czas pojeździć i posłuchać jak to brzmi, ale na początek może byśmy sprawdzili olej. Olej ładny, czyściutki, przezroczysty i pół centymetra ponad stan, tak jak lubię. Idę w takim razie po sprzęt do nagrywania. No to zaczynamy od cold startu. Muszę tylko wyczekać moment, żeby nic nie jechało. Tyle czasu tu stała i zobaczcie, prawie nie wystygła. Co to za cold start? Prawie zapomniałem o Race Logicu. Oby gniazda zapalniczek działały. Działają, dobrze jest. Najgorsze, że nie bardzo jest gdzie tu zamontować GoPro, tak żeby licznik pokazywało. Spróbuję na wysięgniku od szyby. Dobra, jakoś powinno dać radę. Jest pod sporym kątem, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie widać. Dziś zaczniemy od pomiarów. Może 0-100 i 80-140. 100-200 to nie będziemy tym latać. A później przyczepimy mikrofon z kamerą z tyłu na klapie i posłuchamy jak to brzmi pod obciążeniem. Pasy zapięte. Race Logic złapał satelity. Jedziemy na miejscówkę pomiarową. Nawet ciekawie to brzmi, tak dość basowo. Jakaś blaszka tam brzęczy w rogu przy komputerze. Strasznie irytujące. I powyżej 80 drży kierownica. A że to są felgi od E39 chyba, jak dobrze pamiętam, więc potrzebny jest pierścień centrujący. I mam wrażenie, że w którejś przedniej feldze może nie być tego pierścienia. Jesteśmy na miejscówce pomiarowej. Czas na pomiar numer 1. Na początek mierzymy 0-100. Jak tym dobrze wystartować? Bardzo krótkie biegi ma, więc pewnie podniesie od razu i będzie piszczało. Może 2000 na początek. Pierwszy pomiar. Spodziewałem się troszeczkę lepszego przyspieszenia. No ale może gumy są zimne. Troszkę się teraz zagrzały. Spróbujemy jeszcze raz. Tym razem spróbuję z jak najniższych obrotów, żeby było jak najmniej pisków. Zaraz pokażę. 6,4 dla potwierdzenia, troszkę lepiej. W ogóle nie wkręcałem na obroty, tylko pojechałem z najniższych obrotów i wyszło bardzo dobrze. No dobra, to próbujemy jeszcze raz, ostatni raz. Zobaczymy, może teraz się uda. Znowu bez żadnego wkręcania na obroty, tylko z miejsca, bo ona wtedy rusza bez poślizgu. Jeszcze raz.
troszeczkę za dużo gazu. Dla potwierdzenia, ale teraz się zastanowiłem i w sumie ten samochód ma przecież tylko 225 koni, to co ja od niego oczekuję? 6,5 do sety jak robi, to jest chyba bardzo dobry wynik. Przez tory przejeżdżam delikatnie, żeby nie zahaczyć tym pakietem GTR. Teraz pojedźmy trochę w luźniejsze miejsce, tam gdzie można, i sprawdzimy 80-140, jak to sobie poradzi. No dobra, jesteśmy na odludziu, nikogo nie ma. Możemy cisnąć, może z trzeciego biegu. I tak pewnie trzeba będzie przerzucić na czwórkę. Gaz w podłogę. Nawet ładnie sobie poradziła, 80-140, 6,8 sekundy. I podobało mi się to, jak od 5000 zaczęła się dokręcać, tak 5, może troszkę wyżej, tak naprawdę porządnie. I jeszcze dodatkowo chyba dopiero przy 7 ma odcina. No to zróbmy jeszcze jedną próbę. Truja, gaz w podłodze. Potwierdzenia 80 146,4. To samo co 0-100. Czyli od 0 do 140, jakby ładnie złożyć, to by było 12,8. Tym razem jedna kamera będzie tutaj i mikrofon na klapie, w sensie na tablicy rejestracyjnej, a druga kamera tutaj, na klacie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na początek delikatnie wszystkie biegi po kolei. To samo, tylko troszkę mocniej. Kamera wróciła na głowę, jedziemy teraz na nasze zakręty, zobaczyć jak to sobie radzi na zakrętach.
momencie auto, jak mocno skręcimy kołami, to chwilę jest pod sterowne, a później jak dodajemy gazu, to przechodzi w nadsterowność. Ogólnie, żeby tutaj sprawdzić prawdziwe właściwości tego zawieszenia przy tych ustawieniach, to trzeba by było nagrzać opony. A nie ma tutaj gdzie nagrzać opon, więc na torze najlepiej by to było zrobić. Ale sądząc po wynikach Maćka, auto prowadzi się naprawdę dobrze. Starczy na dzisiaj. Nie ma co tu oglądać, bo jak widzicie, nie ma wyposażenia. Czasy mamy zmierzone, dźwięki nagrane. Jedziemy odstawić auto do Marcina, bo tam stamtąd je zabraliśmy. I jeszcze może poproszę Marcina, żeby mi pomógł nagrać dźwięk z odjeżdżania, bo tego jeszcze nie mamy. A kamery nie chciałem brać, bo tutaj tak naprawdę nie ma gdzie jej bezpiecznie położyć i bałem się, że coś się może stać na tej blasze. Basowo pracuje. Kompakt odstawiono na miejsce. Wpisałem dane 6,4 do setki. Plasuję w naszej tabelce kompakta na miejscu 22. A jeśli chodzi o czas 80-140, to kompakt wypadł na miejscu 8. Kończę to składać. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli uznacie, że zasłużyłem, to poproszę łapkę do góry. Cześć, trzymajcie się, do następnego filmu.